Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych. Moduł: Jakość i efektywność procesów transportowych. Temat: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie transportowym. Mam na imię Kasia i pracuję jako spedytorka w dużej firmie transportowej. To ode mnie zależy jakość usług transportowych wykonywanych przez moją firmę, ponieważ to ja kontaktuję się bezpośrednio z naszymi klientami i organizuję przewóz ładunków dla kierowców. Jakość transportu w tej branży jest priorytetem. Definicja jakości mówi, że jest to ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi związanych ze zdolnością do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb. Definicja podkreśla to, co jest istotne w nowoczesnym podejściu do jakości. O jakości mówimy nie tylko wtedy, gdy produkt, usługa charakteryzuje się odpowiednimi parametrami, ale przede wszystkim, gdy jego cechy pozwalają na zaspokojenie potrzeb klientów. Nasza firma posiada certyfikat jakości i została oznaczona takim znakiem jakości. Jakość dla naszej firmy to przede wszystkim orientacja na klienta, systemowe i zorganizowane działanie oraz stosowanie różnych technik poprawy funkcjonowania. Ważne jest także zaangażowanie wszystkich pracowników, aby wspólnie starać się o jak najwyższą ocenę naszych usług, między innymi poprzez zdobywanie certyfikatów jakości. Jakość tworzona jest w całej firmie, dlatego ważny etap to kompleksowa analiza czynników mających na nią wpływ. Użytecznym narzędziem jest spotkanie z grupą pracowników ze wszystkich działów i przedyskutowanie problemów jakości. W naszej firmie wygląda to w następujący sposób. Staramy się wspólnie, w jednym kręgu rozmawiać o problemach z jakością i szukać najlepszych rozwiązań. Zarządzanie jakością odbywa się w ramach systemu i to on jest oceniany przez jednostkę certyfikującą. Celem systemu jest zapewnienie ustalonej jakości powtarzalnej za każdym razem przez zapobieganie powstawaniu wad, a w przypadku ich wystąpienia poprzez wykrywanie, identyfikowanie przyczyn powstawania i podejmowanie działań eliminujących te przyczyny. Jakość powinna być efektem zaplanowanych, przemyślanych działań, a nie dziełem przypadku. Przyczyną sukcesu firmy, w której pracuję, jest współpraca i dbałość o wspólne dobro wszystkich pracowników. Jakość naszych usług jest dla nas zawsze sprawą priorytetową. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.